Siema tutaj UAS i zapraszam was na kolejny odcinek serii Binding of Isaac Rebirth. Zostały już tylko trzy postacie, a dzisiejszym szczęściarzem będzie Lazarus. Dawaj Lazarus. Pokażmy Rebirth, że jesteśmy nie do pokonania. Pokażmy, że możemy zdobyć prawdziwego platynowego boga. Pokażmy, że możemy to uczynić. Pokażmy to dla naszych widzów, Rebirth. Zdobędę to wcześniej czy później. Będę prawdziwym platynowym bogiem. Oj, zdecydowanie będę. Dobra, ja mogę tutaj sobie resetować. Szukam czegoś dobrego. Szukam czegoś dobrego. Ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie jest, kurczę, to. No dawaj, gro. Oj, nie możecie coś zdecydować, teraz widzę. Oj, nie możesz. Muszę mieć coś dobrego na start. Dobra, szczerze mówiąc, za samo Tears Up już miałem ochotę się pobawić, ale to jeszcze nie to. To jeszcze nie to. O rany, to chyba najdłuższy reset w historii tej serii, raczej tak. No na pewno nie. No i tak nie będzie, Boss of Steel i Book of Revelations. Book of Revelations, to oznacza, że to się może stać. Tylko muszę dostać Cube of Meat. Jeżeli nie dostanę Cube of Meat, to resetuję. Jeżeli będzie Ball of Bandages, to robię reset. I tak powinien zresetować, szczerze mówiąc. Przez to, że... kurczę. Mam tyle soul heartów właśnie, a powinien się zabić Lazarusem za jego statystyk lepszy. To też jest podstawa, tak samo jak Horror of Babylon Eve. No, dokładnie to samo. Okej, spoko. Ja rozumiem. Ja rozumiem, gro. Ojejku, pająki. Dobra, gdzie jest ten boss teraz? Skrzynia, dobrze. No dobrze, Wiggle Worm. Raczej tego nie chcę. Gdzie jest ten boss teraz, ja pierdzielę? Czy to jest XL-ka naprawdę? Nie, to nie jest XL-ka, więc czemu to jest takie duże? Wow. I tak coś czuję, że będę resetował. Na razie spokojnie, poczekajmy. Jeszcze nic się nie dzieje. Nic ciekawego się niestety nie dzieje. Jest Femin. Jeżeli będzie Cube of Meat, to może być dosyć interesujące. Nie muszę nawet kończyć tego. Wystarczy, że przejdę Womba pierwszego, jeżeli tutaj będzie Cube of Meat i tyle. I tyle, wystarczy mi. Naprawdę mi wystarczy wtedy. Dobra.
Zobaczmy, znając moje szczęście, to zaraz będę robił reset. O proszę, czyli będzie szansa na niego, na Super Meat Boya. O ile gra mnie nie stroluje. No to się może stać. To się może, kurczę, stać. Oj, może. Niestety, ale może. No liczę na te wirumy w takim razie. W tym podejściu bardzo. Bardziej niż kiedykolwiek chyba. No może przesadziłem, ale naprawdę bardzo. Oj. Tego pomieszczenia, jakiego nienawidzę. Dobra, to może być dobre. A, myślałem, że będzie super secret room, no ale dobra. I tak jest lepiej niż myślałem. I tak jest lepiej niż myślałem. Quarter. Okej, czyli mamy sklepy teraz odblokowane. O Jezus, o Jezus, o Jezus, ja zawsze tu wpadam, nie wiem czemu. Po prostu nie przy... zawsze zapominam, jaki jest układ tutaj tego wszystkiego. A tam widzę Soul Harda, fajnie. Darmowy Soul Hard na początku zawsze dobry. Jeszcze mamy bombę. Dobra, tu nie ma secret roomu. Tu nic nie ma, wow. W takim razie gdzie jest sklep i boss? Ja się grzecznie pytam. Tu nie muszę używać, bo tu nie będzie. Nie będzie dwóch jeźdźców apokalipsy na jednym chapterze. To na pewno, nie? Wystarczy, że nie będzie w łobie pierwszym, w The Depth pierwszym albo w Cavesach pierwszych. To już będę wiedział, że nic z tego nie będzie. Ale no kurczę, mam nadzieję, że to jest najwyższy czas. Nie chce mi się potem tego szukać. Chociaż... prawdopodobnie bym objął taką strategię, żebym resetował Isaaciem. I bym sprawdzał treasure room. Gdyby nie było Book of Revelations, bym rerollował. No i w ten sposób bym sobie sprawdzał dwa przedmioty na reset. I w końcu bym znalazł to. No to jest idealny moment. Właśnie to jest Book of Revelations. W pierwszym basemencie. Lepiej nie może być. I Cube of Meat trafiłem. To się musi udać. Tylko muszę być dosyć mocny, żeby dotrzeć tak daleko. Mam nadzieję, że to się stanie. Byłoby fajnie. Wiem, gdzie jest secret room już, chociaż nie. Jeszcze jest jedno pomieszczenie, gdzie może być. Nie fajnie. There is absence. Okej, rozwalę to, szczerze mówiąc. Mam z bottle of pills, no tego nie chcę. Sorry. There is absence, to mi wystarcza w zupełności. Ale jest Curse of the Blind, kurczę. O Jezus, jak... co ja zrobiłem, jeżeli będzie Curse of the Blind? Gdy będę walczył z jeźdźcem apokalipsy, to będzie największy troll w życiu. Naprawdę, co ja zrobiłem? O Boże, nie wziąłem tego pod uwagę. Proszę, gro, nie rób mi tego. Błagam cię z całego serca. Rób co chcesz, dawaj cokolwiek, ale nie dawaj Curse of the Unknown, czy co to tam jest. To sprawia, że nie widzę przedmiotów. On po prostu zabije cię, gro, wtedy. I założę się, że There is Absence będzie i wezmę nie ten przedmiot, co trzeba. Zabije cię, gro, jak to zrobisz. Po prostu cię zabije. Przysięgam. Przysięgam, że to zrobię. Ja pierdzielę, no to za pech. Czemu... sprawdziłem 2 na 3 pomieszczenia i nie było secret roomu, no kurde, no co za pech. Dobra, nieważne. Najgorsze jest to, że nie mogę się zabić teraz. No tyle są hardów. Nie mogę liczyć na wskrzeszenie Lazarusa. No nie mogę. Niestety. Ale to musi być to, to musi być ten reset, no po prostu wygląda tak dobrze. Jaka jest szansa, że będzie ta klątwa znowu? Nie, przysięgłem, jak będzie ta klątwa w jednym z tych trzech poziomów, to po prostu tak się zdenerwuję, że
Jeszcze jak wybiorę zły przedmiot. Nie powinno być po lewej, bo kiedyś brałem po prawej, jak było Cube of Meat i było coś innego. Po walce z jeźdźcem apokalipsy. Czyli to powinno się spawnować po lewej stronie. Muszę zapamiętać. Lewa strona. Breakfast, ok? Nie wiem co to jest, ale biorę. Judas is Shadow. O Jezus, to teraz jeszcze bardziej chcę się zabić. I to nawet dwa razy. Ej, to jest piękne po prostu. Żeby się zabić dwa razy. Nawet nie wiecie jak. Jak piękne to jest. Nie macie pojęcia. Ale potem zginę i co? I dupa, nic z tego nie będzie. Ale dostanę status Judas is Shadow. Przy okazji ten przedmiot pierwszy raz znalazłem. I status Lazarusa. Jeżeli znajdę jakieś soul hearty, to pomyślę o tym, bo to jest naprawdę ogromna szansa. Była jakaś klątwa... A, Curse of Darkness. Dobrze, może być Curse of Darkness, tylko żeby nie była ta klątwa unknown. Bo zgodzę się na wszystko. No muszę to zrobić, naprawdę. Dostanę... Ale dostanę staty, naprawdę, ogromne. Muszę się zabić dwa razy. Najpierw od Judas is Shadow, mi zwiększy damage chyba podwójnie nawet i szybkość. No trzeba to zrobić i to szybko. Ale zaraz, jak się zabiję Judasem, to czy zaliczy mi to wszystko, co zrobię jako Lazarus? No właśnie, no właśnie. To jest problem teraz. To jest kurde problem. Teraz już nie wiem, czy chcę się zabijać. Bo jeżeli zaliczy mi Judasa, a Judasa mam wszystko zrobione, to będzie źle. I to bardzo. Więc teraz znowu nie chcę się zabijać. Ale Judas też Shadow robi to, co mówię. Zwiększa obrażenia o 2, bo chyba mnoży o 2 nawet. Albo zwiększa o 2 i zwiększa szybkość po śmierci. I spamuje nas z 2 Black Heartami. No ale spamuje się jako Judas, właśnie to jest problem. Ja muszę grać Lazarusem. Kurczę, no ja pierdzielę, ale problemy. Same problemy. Po prostu same problemy. Ale spokojnie. Mam There is up, przez to można troszeczkę podziałać z przedmiotami jakimiś. Mam nadzieję, że się trafią. Jak jest dwa razy większa szansa na przedmioty, no to kurde. To musi coś być, prawda? Cokolwiek. O Jezus, co to jest za pomieszczenie? No zobaczcie na mój damage. Przyjmiemy go... O Jezus Maria. Mogę atakować Cube of Meat. Nic się strasznego nie stanie. Ja pierdzielę. Ale to mi zajmie godzinę. Jeszcze się dałem zranić. Wow. O nie. Spadaj. Spadaj. Na pewno nie. Dobra, rany, ale długie pomieszczenie. Strasznie. Nie no, ja muszę się zabić, kurczę, bo ja... Zobaczcie na mój damage, no bez tych dwóch zabójstw. Ale będę miał statystyki Judasa, no Jezus Maria, no i co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nie chcę się wytłumaczyć. To jest takie kłopotliwe. Dwa są harte, no gra chce po prostu, gra chce. Ale co się liczy pierwsze? Śmierć Lazarusa czy Judasa? Jezus Maria, no nie mogę nic zrobić, po prostu nie mogę. Bo nie mam pojęcia. Co się liczy pierwsze? Po prostu nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Ale tak by było warto teraz, ja pierdzielę.
I co, zabiję się i będę statystyki dla Judasa robił, gra mnie struluje, bo mi nie da Super Meat Boya. Tak też może być. Więc cóż. Zobaczymy. Wcześniej czy później, no i Hero Farm, no po prostu gra chce. Ale ja nie mogę się wskrzesić, no po prostu nie mogę, no. W każdej innej sytuacji. W sumie to nie w każdej. Po prostu nie mogę. Nie mogę tego zrobić. No tutaj stracę milion serc na tych pierdolonych pająkach. Nie dość, że ich kompletnie nie widziałem, to jeszcze to są te wredne, które strzelają po miliard strzałów dookoła. Spoko, jest team boss, no ale na co mi to? Wow, Cube of Meat, ratujesz mi życie. No przestańcie strzelać tak nieregularnie. Bądźcie tacy, żebym was przeczytał. W sumie dużo hajsu jeszcze dostaję. To prawda. I co ja mam zrobić w tej sytuacji? No po prostu nie, no ja nie mogę nic zrobić, tylko muszę brać te soul hearty. Nie zrobię Judasa w życiu. On będzie nabijał statystyki dla Judasa. Przecież się nie mylę, prawda? A jeżeli się mylę, to będę na siebie strasznie zły. Mulibumy. To będzie szybkie. No oczywiście, że się zablokowałem. Czemu tu była dziura, ja się pytam. Nie mogło być przejścia, prawda? Bo ja nie widziałem, że tu jest dziura, bo jest Curse of Darkness. No ale dobrze, gro. Niech ci będzie. Jest! Dziękuję ci, gro, serdecznie. Chcesz, żebym to wygrał, prawda? Chcesz, prawda? Ja też chcę. Kurde, ale teraz mi tirsy spadły znowu. No ja pierdzielę, zawsze jakiś problem. Nie, muszę jeszcze naładować jeden pokój. Po prostu muszę. Muszę być pewien, że będzie jeździec. Okej, gra mnie troluje. Spoko. Więc jeżeli nie będzie jeźdźca, to dupa. Ale przynajmniej zrobię Lazarusa. Mam nadzieję w tym odcinku. O, nie widziałem tego kamienia w ogóle i nie mogę go zdobyć, bo nie mam bomb. Dobrze, jest. Wow. W sumie to chyba dwa razy użyłem nawet. No tak, na samym początku tego poziomu. Myślałem, że tylko raz. No proszę, czyżby się stało? Dwa najtrudniejsze achievementy, jedno z najtrudniejszych. Bo Bandage Girl już zdobyta. Gdybym zdobył Super Midea teraz, to naprawdę bym miał bardzo ważną rzecz z głowy. Ale to bardzo ważną. Nawet nie macie pojęcia, jak ważną. Dobrze, jest po lewej stronie. O tym muszę wiedzieć zawsze. To muszę pamiętać, że jak będzie Curse of the Unknown, to po lewej stronie brać przedmiot zawsze. A nie, Curse of the Unknown to jest strata zdrowia, że nie widzę, ile mam zdrówek. Curse of the Blind to jest w takim razie chyba, czy nie? Nie no, Curse of the Blind to jest... Nie no, dobrze mówię. Curse of the Blind to jest to, że nie widzę przedmiotów jednak. Bo Curse of the Lost to jest... Tak, gdzie nie widzę mapy. Nie no, po prostu mylą mi się... Te trzy nazwy mi się czasami mylą. Tylko te trzy. Dobra, wiem, że mam dużo zdrowia. Tu już się nie muszę martwić, bo tutaj na pewno czempiona nie będzie. Problem w tym właśnie, że w Depths 1 i w Łąbie pierwszym on musi być. Bo tutaj jeszcze nie było tak źle. Bo mógł być na pierwszym i drugim poziomie, jeżeli chodzi o Basement i Celara, ale tam musi być na pierwszym. Po prostu musi. W tych dwóch kolejnych chapterach, bo inaczej nie będzie już go w ogóle. Więc to jest poważny problem. Naprawdę poważny. Sharp Look, to jest takie piękne.
Ale czy ja chcę tracić dwa serca? Z drugiej strony, żeby zyskać jedno. Zobaczymy. Pomyślę. Stracę dwa serca, żeby zyskać jedno, ale zwiększyć sobie szansę na to, że na pewno pojawi się... Ora, no to jest po prostu... To podejście po prostu zostało stworzone do tego, żeby zdobyć Meat Boya. Po prostu zostało do tego stworzone, nie mogę tego schrzanić teraz. Muszę to jak... Nie wiem jak, ale po prostu muszę to ukończyć. Znaczy ukończyć. Muszę przejść do łomba pierwszego i to wystarczy. Nie muszę nawet pokonywać tego. Jak zdobędę kurczę Super Meat Boya, to będę bardzo zadowolony. Tak bardzo, że nawet nie będę musiał... Że nawet chyba zrobię jeden planowany odcinek więcej, tylko po to, żeby pokazać Meat Boya. Naprawdę. Ale jak już zdobędę Meat Boya, to też powinienem sobie poradzić, bo on też sam z siebie zadaje duży damage. Czwarty poziom Meat Boya to jednak już coś. To już jest jakiś przedmiot przecież. Nieprawdaż? Myślę, że mam rację. Muszę coś zdobyć tutaj w Devil Roomie na pewno. Coś dobrego, bo tracę to zdrowie strasznie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, spoko, penetrujące. Dobrze, że mam te penetrujące strzały. Bardzo dobrze. Proszę, nawet pająki nie wylatywały. Trzeba dobrze strzelić i nawet pająki nie wylecą, wow. Hourglass, no teraz gra, kurczę, nie chce mi dać czegoś dobrego. O kurde, będzie ciężko, coś czuję. To będzie ciężkie podejście pewnie. Jak tak dalej pójdzie. To bardzo, czy tam nie było Soul Hearta w sklepie? Chyba był, ja go wrócę kupić, mimo wszystko. Mimo wszystko. Jeszcze wyczyszczę wszystko. Nie wiem, czy jest sens drugi raz używać Book of Revelations teraz, zaraz zobaczymy. W sumie to jest The Depths, będzie The Depths przecież, więc... Myślę, że mogę. Kurde, teraz gdzie jest ten secret room? Pewnie tam, gdzie nie... Tam, gdzie będę szukał, to tam go nie będzie prawdopodobnie. A, nie było Soul Hearta, to niepotrzebnie wracałem teraz z kolei. Ale ja po prostu muszę mieć pewność, że będę miał zdrowie, żeby to zrobić. Oczywiście, że nie tu. Oczywiście, że nie. Ja muszę mieć, muszę być pewny, że będę miał zdrowie, kurde. I jeszcze Sharp Luck, no po prostu z nieba mi spadł ten przedmiot. To jest takie dobre połączenie z Book of Revelations, jeżeli chcę znaleźć Super Meat Boya albo Bambusz, wiem. Po prostu najlepsze. Mam, no tyle czasu się męczę z tymi gridami. Wiem, że oni są mocni, ale come on. Już troszeczkę przesada. Dobrze, przynajmniej nie tych zdał. Jeszcze dostałem od bomby, wow. Nie no, ja tego nie przeżyję, jak będę taki wpierdziel dostawał. Przecież ja ile tu serc straciłem na tych katakumbach? Z 5? To tak nie może być przecież. Tak po prostu nie może być. I tu nie miałem jak uciec nawet, wow. Jeden głupi hollow był i jeszcze dostałem takie główienko i świetny teren. Ok, Magic Mushroom. Na pewno. I latanie. Dobra. Tylko nie Curse of the Blind, tylko nie Curse of the Blind. Wszystko, dobrze. Curse of the Labyrinth. Musi być kurczę w pierwszym pomieszczeniu. Nie mówcie mi, że on nie może być w Excelce. Nie mówcie mi, że nie mogę go zespawnować w Excelce, bo z tego co wiem, to było coś takiego, że jak jest Excelka, to nic to nie zmieni. Przysięgam, jeżeli tam nie będzie tego, to będę troszeczkę zły i będę musiał się pierdzielić z tym Isaaciem, a chciałbym to teraz już zrobić, jak mogę. Ale coś czuję, że gra mnie strollowała. Już mnie strollowała. Zapomniałem o tym, że może być Excelka. I nie wiem, czy Book of Revelations teraz będzie działało w ogóle.
Pewnie nie. Pewnie wyjdzie z tego kupa. Wyjdzie kupa. A jeżeli tak, to po prostu... zrobimy... tutaj co to trzeba. I tyle. Czyli skończymy Dark Room, prawda? Lazarus, masz Dark Room też do ukończenia. No, a zresztą zobaczę się. Jeszcze się zobaczę, bo nie pamiętam. No nie pamiętam. Naprawdę nie wiem. Przysięgam. Okej, 10 bomb. Mogę secret roomy znaleźć. Hierophant. Druga już karta Hierophant. Przysięgam, jeżeli tam nie będzie miejsca apokalipsy, to będę troszeczkę zły, jeżeli to nie ma wpływu na Exarchę. Bo z tego co czytałem, to jest coś takiego. Że Book of Revelations nie wpływa na spawn tego pana tutaj. Oj, żebym się mylił, żebym się kurde mylił. Nie, ja tam nie wchodzę, ja się boję. Teraz. Muszę naładować jeszcze Book of Revelations przynajmniej raz. Jeżeli tam go nie będę, to będę po prostu trochę zły. Ale i tak moim głównym celem było ukończenie Lazarusa. Dark Roomu. I nawet nie wiadomo, czy to zrobię. Jeszcze nie jest tak wcale bezpiecznie. Nie jestem taki super OP wcale. Oj, nie jestem. Zostańmy przy 500 na razie. Później to sobie doładuję. Pozna nagrywanie. Właśnie jako ten kolejny dodatkowy przedmiot. Joker. Siema. The Mark biorę. Chociaż Contract from Below też był dobry. Nie, to nie był Contract from Below. To było Missing Page 2. Super, pająki mnie biją. Może jeszcze raz się uda naładować, po prostu ile tylko mogę. Nie wiem, jakoś powątpiewam, żeby było tu jeszcze 6 pokoi. Tak to jak szukam, bo strasza to jest miliard pokoi. A teraz jak chcę pokoi, to założę się, że nie będzie 6. No pewnie nie, będzie 5, żeby mnie dobić jeszcze na koniec. Zaraz zobaczymy. Jeszcze nie było... Arcade'a? Nie no, Arcade'a nie będzie. Arcade jest tylko w pomieszczeniach numer 2 każdego chaptera. Okej, dobra. Myślę, że będzie jednak. Kolejny Book of Revelations? Raczej tak. Jeszcze mam Sharpluk, to mogę Sharplugiem dobić. No będą 4 użycia Book of Revelations. Jeżeli to nie zadziała, to znaczy, że to nie działa na XLC. I gra mnie strollowała na maksa. Jeżeli to nie ma żadnego wpływu na jego spawn tutaj. Po prostu będę zły. Bardzo zły. Bardzo, bardzo zły. Dobra, mam miliard hartów. Wow, jeszcze nawet nie muszę używać Sharpluga chyba. No to wygląda. Teraz zobaczymy. Oj. Było ryzykowne. Wow, chyba nawet nie będę musiał używać Sharpluga. Chociaż i tak wolę. Zabezpieczeństwo jeszcze raz sobie doładuję. A co? Będzie 5 użyć Book of Revelations. I jeżeli po tylu użyciach nie będzie, tak jak mówiłem, miejsca apokalipsy, to znaczy, że to po prostu nie działa na XLC. Book of Revelations nie działa na XLC. I nie pamiętam, zaraz właśnie zobaczymy, czy to jest prawda. Jeżeli prawda, to będę troszeczkę zły. Troszeczkę, tylko troszeczkę, kurde. Ile tych pomieszczeń jeszcze jest tutaj? A, to jest XR-ka, dlatego. No to prawda. No przecież. To w sumie jeszcze... to jeszcze nawet raz mogę naładować. Zapomniałem, że to jest XL-ka. No, cały czas gadam o tym XL, a zapomniałem w ogóle, że tu jestem.
No wow. Brawo. Little Giszowski. Słuchaj, po co ja to rozwalam? Nie potrzebuję tutaj już nic. Po prostu nie potrzebuję. Naprawdę będzie jeszcze kilka użyć. Proszę, gro nie troluj mnie. Proszę, powiedz mi, że może być. Jeździ z Apokalips, nie rób mi tego. Błagam, nie rób mi tego. Mam nadzieję, że pomyliło mi się z czymś innym, jeżeli chodzi o XL-kę. Mam nadzieję, że to nie chodziło o Book of Revelations. Błagam. To chodziło o cokolwiek innego, tylko nie o Book of Revelations. Bo czytałem, że jakiś przedmiot nie działa na XL-ce. I teraz się boję, że właśnie chodziło o to. Znając moje szczęście, to tak. Właśnie, kurde, o tym będzie chodziło. Zależy po tytule odcinka. Jeżeli tytułem odcinka będzie Super Meat Boy, to znaczy, że będzie. Tutaj jeździ za pokarcie. A jeżeli nie, to znaczy, że go nie będzie. Wy już wiecie, ale ja jeszcze nie. Dobra, starczy tego. Dobrego, ile można. 6 razy użyłem, 6 razy, przysięgam. Jeżeli nie będzie tego, to znaczy, że nie może być. Po prostu. Dobra, to mogę w sumie pograć do końca, bo już nie będzie sklepu. Trzeba to, tego dolara też kiedyś zdobyć. Kurde, na razie te maszyny wybuchają, ale dolara nie ma. To jest problem. Black Lotus jeszcze jest do znalezienia w Secret Roomach. Jezus Maria. Ile jeszcze roboty. Co to jest za karta? Tu w Hearts, pamiętam, co nie chcę. Ile jeszcze roboty. No nie mówcie mi, że na dole jest. Mi się nie chce wracać, kurde. Jeszcze raz. Jest, Jezus. 7 razy użyłem Book of Revelations, żeby być pewnym, że ty tu będziesz. Ja pierdzielę. 7 razy. Czujesz to, człowieku? To jednak pomyliło mi się z czymś innym. Na szczęście. Jakiś inny przedmiot nie działa na Excelce. Dobrze wiedzieć. Dobrze, jeszcze tylko jedna część. Tylko jedna cholerna część. Nie no, wrócę, poszukam tego Secret Roomu mimo wszystko. Może będzie Transcendence, bo tego też nie mam. Aż jestem zdziwiony, patrzyłem ostatnio. Jak, kurczę, nie znalazłem Transcendence? Chodzi o ten przedmiot, który umożliwia latanie, oczywiście. Naprawdę jestem zdziwiony. Że wcześniej go nie znalazłem ani razu na przykład. To jestem pod wrażeniem. No nie no, oczywiście w ostatnim pokoju musi być. Co? Aha, dobra. Już wiem. Kurde, chciałem pierwsze to zdetonować. Pierwszy pokój, który chciałem zdetonować, ale nie wiedziałem, gdzie postawić bombę, bo byłem właśnie w tym dużym pomieszczeniu, więc poszedłem dalej. Kurde, i masz swoją ignorację, Julias. Nie no, jeżeli to się uda. Błagam cię, gro. Nigdy cię tak nie błagają, naprawdę. Proszę, żeby to się stało, żeby Super Meat Boy się wytworzył. Jeszcze tylko 2 poziomy. No, ja mogę nawet przegrać to podejście, tylko żeby Super Meat Boy się wytworzył. Tylko tego chcę. Niczego więcej. Może być jakakolwiek klątwa. Najlepiej, żeby jednak nie było tej Excelki. Bo jakoś się boję jednak o nią. Mimo wszystko się boję z tą Excelką grać. Może być nawet to Curse of the Blind, bo wiem, że z lewej strony będzie. Ostatnia część. Dobrze. Infemi działa. Kiedy trzeba. Na szczęście. Z drugiej strony to była znowu dobra okazja, żeby zdobyć wiecie co. Sami wiecie co. Achievement. Dokładnie. No ale.
Coś jest tutaj ważniejsze teraz. Coś ma tutaj większy priorytet, nawet niż ten achievement. O dziwo. Oj tak. Czyścimy całe utero obowiązkowo. Nie było klątwy, nie było. Czyli to się dzieje, moi drodzy. To się dzieje. To się może zdarzyć w tym odcinku. Czyżbym ukończył i Meat Boya, i Bandage Girl? Czyżbym miał z głowy tak trudne achievementy? Jeżeli tak, to będę niesamowicie zadowolony. I mogę powiedzieć, że jestem szczęściarzem w Rebirth. Naprawdę. Bo znaleźć coś takiego tak wcześnie, jak jeszcze nie pokonałem wszystkiego wszystkimi postaciami, to naprawdę muszę powiedzieć, że to jest szczęście. Znalazłem 2 razy Book of Revelations na pierwszym poziomie, spośród ponad 300 przedmiotów. W pierwszym basementie znalazłem, wow. Po prostu wow. Dobra, tutaj też używamy. Ile się da. Żeby szansa była jak największa. I może jeszcze Sharp Plagiem zrobimy. Zobaczymy, ile będę miał serc. Muszę oszczędzać też serca. A będzie dobrze. Już raz użyłem. Już raz użyłem. Znowu zrobię zdjęcie, jak będzie Meat Boy. Miejmy nadzieję. Miejmy duże nadzieje. Gro, błagam cię. Nie zawiedź mnie. O, dobrze. Dobrze, to mi się podoba. Jakby co to mam zdrówka. Jakby co to mam zdrowie. Jakbym zginął. Ale mój damage nie jest jakiś super. Jeszcze jest też szansa na jeden Devil Room. Miejmy nadzieję, że może tam coś będzie dobrego. Ile mam przedmiotów Gapiego? Dead Cat. A czy ja nie podniosłem czasem Gapi's Head'a? Nie pamiętam. Mam wrażenie, że to podniosłem. Chyba. Ale nie jestem pewny. Naprawdę nie jestem. Naprawdę nie jestem. Jeżeli nie, to raczej nie będzie Gapiego. A jeżeli tak, to będę zadowolony. I to bardzo. To jest ten poziom. To musi być ten poziom. Po prostu nie wierzę, że to nie będzie ten poziom. Po prostu w to nie wierzę. Już 2 razy użyłem Book of Revelations. Jest i boss. Oczywiście nie wchodzimy do niego. Nie ma mowy. Mogę nawet Sharp Pluga używać, żeby się zabijać. Żeby tą szansę po prostu ponad 100% sobie dać. Ale już nie przesadzajmy. Nie przesadzajmy też. Mógłbym go w sumie zabić, żeby zwiększył sobie szansę na Devil Room, ale raczej powinien być. Nie wiem, czy chcę mleko. Nie wiem. Nie no, jeszcze raz powinien naładować. Tak myślę. A potem Sharp Plug chyba niech wkroczy. Dla jeszcze większej pewności będą 4 użycia. Chyba, że znajdę jeszcze Soul Heart. Będzie jeszcze więcej. Albo ten pokój. Ten pokój może być ciekawy. Chyba, że to kostka. Kostka i to 6. Nie chcę 6. Ale tu jest bateria. Ale tam jest bateria. Wiecie, co to oznacza? Kolejne życie będzie. Oj, będzie kolejne życie. Na stówę. O i tak. Dobra, które to trzecie? Dobra, tu już rozwalę wszystkich, bo na pewno nie zdobędę 6. Jestem pewien. I zaraz nastąpi chwila prawdy. Módlmy się. Po prostu nie wierzę, żeby nie było jeźdźca apokalipsy. Po prostu nie wierzę. To jest niemożliwe. Jest tak duża szansa na to, że to jest niemożliwe wręcz, żeby go nie było. Ja w to nie uwierzę, jak go nie będzie. Po prostu lepszej szansy nie będzie niż teraz. Jeszcze ten Sharp Plug zwiększa mi szansę ładnie. Dobra, chodźmy i więc zrobimy tak. Najpierw poszukajmy Secret Roomu. Gdzie on może być? Nie wiem. Kurde, tu już patrzyłem. Dobra, robimy w takim razie tak. Bierzemy. Sharp Plug. I dobra.
ile tam 5 czy 6 użyć. No po prostu musi być. On po prostu musi być. Nie uwierzę, jak go nie będzie. Po prostu nie uwierzę. Tu musi być Secret Room, jest. No po prostu nie uwierzę, jak go nie będzie. Nie no, nawet dla pewności jeszcze raz. 6 użyć chyba, czy 7. Aż straciłem rachubę. Aż straciłem rachubę, nawet na tobie pogram chwilę. Jeszcze trochę. Dobra, ostatni raz, nie chce mi się już wracać. Dobra, trudno. Trudno. W sumie to jeszcze raz. Jest. Nie, to jest Conquest, to jest Conquest. To jest Conquest. Pierdzielę cię. Powiedzcie mi, że mogę mieć. No nie wierzę, dali mi... I na sam koniec. Czemu? Czemu? Mam There is absence, ale co z tego? Czemu, gro? Czemu mi to zrobiłaś? Czemu jesteś tak... cholernie wredna? Conquest, on nie wyrzuci mi Cube of Meat, on mi wyrzuci White Pony. Czemu, gro? Ja się pytam teraz. Czemu wyrzuciłaś mi Conquesta? Ja się tak starałem i dostałem kopa w dupę. No nie wierzę, na sam koniec, po prostu przed samą końcóweczką. I proszę, patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie na ten obraz. Nie no, po prostu... troll życia. Ja w życiu nie zostanę tak strollowany. I jeszcze, żeby mnie dobić, dało mi Sister Maggie. Conquesta mi dało. Dało mi Conquesta. Nie mogło mi dać... Death. Musiało mi dać Conquesta, no bo po co dać Death? Powiedziałem, że nie będę zły, prawda? Ale... zrozumcie moją sytuację. Conquest jest zastępczym... zastępczym miejscem apokalipsy, który nie wyrzuca Cube of Meat. I oczywiście on się musiał pojawić, ponieważ on nie wyrzuca Cube of Meat. Mimo, że mam 3 części. Nie no, po prostu... brak mi słów, po prostu brak mi słów. Powiedziałem, że się nie zezłoszczę, ale to, co się stało, to brak mi słów. Słuchajcie tego, tylko w Rebirth jest coś takiego. 100% szansa na to, że się uda. 100% i tak nie wyszło. Mimo, że miałem 100%. Czajcie to? Takie coś tylko w Rebirth. Po prostu w żadnej grze nie widziałem czegoś takiego. 100% szansa na to, że będzie i nie ma. Po prostu nie ma. Mimo, że miałeś 100%, nie interesuje nas to. Dowalamy ci Conquesta, baw się dobrze. W szukaniu Super Meat Boya, baw się dobrze. Miejmy nadzieję, że nie jesteś zły. Wiem, że się starałeś, ale my to mamy w dupie. Nie no, nie wierzę po prostu w tą grę, po prostu nie wierzę. Ja pierdolę. Już wiem, jak nazwę ten odcinek. Największy troll, albo coś w tym stylu, no bo to jest po prostu... nie no, po prostu nie do wiary. To, co było kiedyś z tym... z Undefined, że mnie wrzuciło do katedry, a nie do Shiola, jak miałem negatywa, to nic w porównaniu do tego, co się przed chwilą stało. To nic. Spoko, zawsze można mieć kolejne podejście. I po prostu przejść tego Shiola, ale teraz, zanim ja znajdę w pierwszym basemencie, nawet nie mogę się wypowiedzieć, Book of Revelations i jeszcze do tego, zamiast Ball of Bandages musi wypaść Meat Boy, czyli 50 na 50, jest szansa. I jeszcze do tego nie może być tych zastępczych właśnie, o których kompletnie zapomniałem. Nie może być Conquest i Headless Horseman. Tej dwójki nie może być, bo oni nie dropią Meat Boyów, tylko White Pony i Black Pony, czy jak ten drugi tam miał, nie pamiętam. Chyba po prostu Pony. To po prostu nie da rady inaczej. Jeżeli te warunki nie będą spełnione.
Może zdobyć Book of Revelation w basemencie pierwszym, ale to w ogóle nie dajcie gwarancji na to, że stworzysz Meat Boya albo... Meat Boya albo Bendriger. Przeciwnie, masz nawet mniej niż 50% szans, cały czas. Mimo, że masz Book of Revelation w pierwszym basemencie. No takie rzeczy tylko w tej grze, nigdzie nie zobaczycie czegoś takiego, po prostu w żadnej grze. Ja wam to mówię. W żadnej grze. Jeszcze teraz by się przydało, żeby mnie lęb zabił. To już w ogóle. Ja bym wrzucę ten odcinek, tylko po to, żebyście zobaczyli, jak zostałem strollowany przez tą grę. Nawet jak nie pokonam de lęba. Po prostu niewiarygodne, co tutaj się stało. Po prostu nie wierzę w to. Gra mnie nienawidzi czasami. Przysięgam. Ta gra mnie czasami nienawidzi. Ale i tak ją kocham. Bo na przykład teraz dostałem 300 hardy. No nawet nie mogę wziąć. No teraz mogę, dzięki. Chad. Fu, nie Chad. Chabi. Chab. Nie Chabi, Chab, po prostu Chab. Chabi, Chab, Chad. To wszystko są inne rzeczy. Little Chad. To wszystko to kompletnie inne rzeczy. A z was co wypada? Bomba? Z tych ciemnych? Tak mi się wydaje. A nie, serce? Nie, może randomowo wypadło. Nieważne, nie interesuje mnie to. Ja pierdzielę, no po prostu troll życia. Troll życia! Przysięgam, po prostu przysięgam. Ta gra kiedyś mnie zabije. Naprawdę. Nie tutaj, naprawdę zginę przez to. Ale już jesteśmy tak blisko końca. Jeszcze do Lost. Jeszcze do Lost jest przed nami. Ja pierdzielę. Tam to się załamie dopiero. Coś czuję. Już nawet mam plan, jak to nagrać. Bo jestem pewien, że nie przejdę tego za pierwszym podejściem, albo za pierwszymi 10 podejściami. Jestem po prostu przekonany, bo to jest The Lost. Jeszcze ten przed Afterbirthem, bo po Afterbirthie ma dostać trochę rzeczy fajnych. Trochę miłych rzeczy. To wtedy zobaczymy. O Jezus, no kurde, ten koleś zawsze mnie trafi, bo jak wchodzę do pokoju, to zawsze strzelam. I nie patrzę na to. Ja strzelam z automatu po prostu. Tak się powinno właśnie robić. Jezu, gdzie jest ten boss teraz? Gdzie jest ten boss? Ale spawnować ich teraz będziesz? Dobrze, zabiłeś swoich. Tego Brimstone'a jego nigdy nie ogarniam. On jest chyba naprawdę losowy. Niestety. No ja pierdzielę, no musieliście się pojawić akurat tam, gdzie biegłem. No i przez przypadek znalazłem super secret. I tak bym znalazł, bo chcę zniszczyć te ogniska. I tak bym znalazł. Nie no, patrzcie na to, przecież jak to wygląda. Ja pierdolę, no po prostu nie wierzę w tą grę, no po prostu nigdy w życiu nie zostałem tak strollowany w tej grze. To wszystko inne, co było, to pikuś w porównaniu do tego, co się stało tutaj. Po prostu pikuś. Ja pierdolę, no po prostu gra wie, jak trudno jest zdobyć ten achievement, jeden z trudniejszych, to nie? Masz Conquesta. Życzymy powodzenia. Graj sobie dalej. Okej, gram sobie dalej w takim razie. Bardzo poirytowany, ale gram. No bo co mam zrobić? No co mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić, muszę się z tym pogodzić po prostu. Najgorsze jest to, że nie miałem tego w planach. A jak już byłem przy samiuśkim końcu, bo gra mnie strollowała, to po co mi dajesz szansę, gro, skoro dajesz mi takie coś na sam koniec? No co to ma być?
po co mi w ogóle dać szansę na stworzenie Super Imbuba, jak nas pod całą końcówkę, dosłownie jak już jestem przy bossie nawet, to mnie trolujesz. No to po co to wszystko? Ja się pytam, ja pierdzielę, no nie wierzę. Nie wierzę w tą grę. Po prostu nie wierzę. Ja pierdzielę. Po prostu jestem tak poirytowany jak nigdy. Nie jestem zły, jestem zirytowany. O, rany, rany. Dobra, fajnie. Broken Ankh. To jest trinket, to przynajmniej nie muszę tego podnosić. Widzisz, gro, nie muszę podnosić przedmiotu. Możesz mi dać Book of Revelation przy każdym podejściu w basemencie, prawda? Czemu to otworzyłem? No i teraz mam 6 skrzyni. O Jezus, nie widzę, ile mam zdrowia. Wow, naprawdę straciłem tego zdrowia sporo. Jeszcze się okaże, że zginę. Jeszcze tak będzie, zobaczycie. Wiem, że mam Gapis. Mam Gapis tej. Nie, co ja mówię, Deadcata mam. Wiem, że mam z 11 z żyć, ale nawet tego nie widzę. Wow. Nie no, ale mam dużo żyć. Zebrałem kurde 4 soul hearty, a przecież nie mogę mieć 3 czy 4 serc. Na pewno miałem przynajmniej 6. Jak wychodziłem z Shion. Jestem pewny. Kurde, ale ten damage nie jest za ciekawy. No naprawdę. Ja pierdzielę, no po prostu ja pierdzielę. To wcale nie jest super damage. Trzeba szybko znaleźć Delemba. Jak on mnie zabija, tak jak to było w przypadku Megi, to ja już nie gram dalej, nie robię. Kolejnego podejścia. Wrzucę ten odcinek, żebyście zobaczyli, jak można być strollowanym. A, zapomniałem, że to nie można przejść. W ostatnim chapterze trzeba pokonać wszystkich, ja pierdzielę. Kompletnie to zapomniałem, ale 3 razy defolem, 3 razy aż. Wow, kurde. 2 to problem, ale 3 defolem to już za dużo. To już trochę za dużo gro. I teraz 5 i zaraz będzie ich 6 jeszcze. Wszyscy będą we mnie strzelać brimstone'ami. No i nie miałem jak uciec. Brimstone mi zablokowały drogę. Ale dobra, wygramy to. Przynajmniej. Dobrze. Teraz już nie będzie problemów. Chodź tu. Dobra. Gin. Rany. Idziemy po dziebielem. To jest pocieszenie przynajmniej, że kolejna postać będzie skończona i zostaną już chyba tylko 2. Chyba tak. Dobrze, ten slow jednak pomaga. W takich pomieszczeniach zdecydowanie pomaga. Blood Rites? Tego raczej nie chcę. Nie będę tracił zdrowia. Na pewno nie. Na pewno nie. No, mam nadzieję, że idę dobrze teraz. Byłoby fajnie. Jakbym wszedł w dobrą stronę. Bo nie mógł go dogonić. Okej. Golden Touch. Nie zadziała to na Lemba, ani na bossów, ani na nikogo tutaj chyba. Praktycznie prawie na nikogo. Ale niech będzie. No, starałaś się, gro. Dziękuję. To ma być jakaś rekompensata za to chamskie zachowanie podczas Womba pierwszego, którego nie zapomnę przez jakiś czas. Poradnik jak być strollowanym. Jak nigdy.
to odpowiedź, proszę bardzo. Jak być strollowany? Macie swoją odpowiedź. No dobra, walczymy z nim. Raczej ma dużo zdrowia, więc powinienem go szybko zabić. Znaczy, może nie szybko, bo za dużo damage'a nie mam, ale on mnie raczej szybko też nie zabije. W ogóle mnie nie zabija. No to liczę. Przynajmniej Meat Boy będzie atakował. Wolałbym, żeby atakował potem ciało, niż głowa. To by było lepsze. To by było lepsze. Oho. Cricket Buddy, widzę, masz przy sobie. Zabawne. Wow. Ten slow tutaj jeszcze przeszkadza mi tak naprawdę. Ten slow efekt. Jak on używa tych samonaprowadzających. Dobrze, Meat Boy atakuje ciało. O to chodzi. O to chodzi. Mam nadzieję, że to zaraz nie zginę, bo ja naprawdę miałem mnóstwo zdrowia. Nie powinienem tu zginąć. Raczej nie zginę. Dobra. Teraz na spokojnie. Oj, szarża. Chyba mój najbardziej znienawidzony atak. Praktycznie zawsze mnie trafia. Chyba trzeba być w biegu cały czas, żeby on tym nie trafił. Tak mi się wydaje. No, naprawdę. Jeszcze jakbym teraz zginął, to już w ogóle. Pandora's Box jeszcze odblokowane. No dobra. No także jak widzieliście, zostałem strollowany jak nigdy. Nigdy chyba w życiu nie zostałem tak strollowany w języku. Chociaż zobaczymy, co trolle twórcy i Edmund wymyślą w Afterbirth. Ale spoko, została jeszcze dwójka, została dwójka postaci. No, tylko dwójka, Kane i Blue Baby. I w kolejnym odcinku zajmiemy się Kane'em, a na koniec przejdziemy sobie do Blue Baby. To będzie dobre, bo na końcu będzie The Chest. Tak, na razie to by było na tyle, zostałem strollowany na maksa. Siema.